Cecha charakterystyczna dźwigów, które posiadają odwzorowanie na fotoimpulsatorze i pamięć z przekaźników, która służy do tego, by dokładnie zapamiętać, na którym piętrze znajduje się w tej chwili kabina, różni się pewną zasadniczą cechą od starszych sterowań, które wykorzystywały do tego przełączniki piętrowe, które swoim mechanicznym, po prostu fizycznym położeniem stanowiły pamięć tego, na którym przystanku, czy w której strefie, tak mówiąc poprawniej, znajduje się w danej chwili kabina. Otóż przełączniki piętrowe, jako że mechanicznie przyjmowały określoną pozycję, nie potrzebowały do tego prądu. Ponieważ dźwigi licencyjne posiadały tylko fotoimpulsator, który służył do określenia miejsc, gdzie następuje zmiana strefy przystanku, a sama pamięć przystanków była zrealizowana właśnie na pamięci przekaźnikowej, to po odcięciu zasilania nasza winda teraz znajduje się gdzieś po środku szybu. Wystarczy na chwilę odłączyć zasilanie. Pamiętamy, to jest wyłącznik niemigowy, tylko zwykły, więc należy go szybko przełączać, żeby wszystkie fazy łączyły się w jednej chwili. W tym momencie cały dźwig jest pozbawiony zasilania i pamięć przekaźnikowa również. Więc od tej pory już nasza winda zupełnie nie ma pojęcia, w którym miejscu się znajduje. Aby odzyskać tą wiedzę, oczywiście po załączeniu zasilania, są w szybie zainstalowane dwa wyłączniki końcowe na samej górze i na samym dole, do których jak winda dojeżdża, to resetuje sobie tą pamięć. Ale co się stanie, gdy załączymy zasilanie i winda jest poza tymi wyłącznikami? Automatycznie wybierze kierunek w dół, zjedzie bez zatrzymania, no bo nie wie, gdzie jest. Na sam parter, tam wjeżdżając na ten wyłącznik końcowy, odzyska informację, gdzie się znajduje i będzie działać dalej, tak jak wcześniej. Uwaga! Automatycznie nam ruszyła. Jedzie do dołu. Jak ktoś ma dobry słuch, to po przekaźnikach słychać, że jest mniej klikania, bo nie przełącza się ta pamięć przekaźnikowa. W tym momencie wjechała nam przekaźnia na włącznik końcowy i zadziałał nam przekaźnik 511. Mamy widok na przekaźniki i powtórzę całą procedurę jeszcze raz, ale zanim to zrobię, wyślemy kabinę na przykład na trzeci przystanek. Tak by zjechała z wyłącznika końcowego. Tak, w tym momencie pamięć 511 widzimy, pokazuje, że kabina znajduje się na trzecim przystanku. To jest drugie piętro, ponieważ jedynka to jest parter. Gdybyśmy mieli piwnicę, to jeszcze inaczej byłoby to liczone. Ale nie o to chodzi. Liczymy przystanki od 1. 1 to jest zawsze najniższy. Teraz kabina jest na przystanku trzecim i jeżeli ja to pokażę najlepiej z dwóch kamer, wykorzystam telefon komórkowy o słabej jakości, by było jednocześnie widać, że wyłączam zasilanie i w tym momencie przekaźnik powinien odpaść. Czy tak się stało? Dokładnie. Po ponownym załączeniu zasilania tam zjeżdża. Oczywiście przy jeździe na samą górę też by mogło nastąpić zresetowanie tego łańcucha, ale kierunek dół załącza się jako pierwszy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.